Dobrze, w takim razie minęła 20. Witam wszystkich podróżników na następnej kawie z Calwitem. Ja mam nadzieję, że mnie słychać, że udało się technicznie wszystkie tu problemy rozwiązać, co zawsze nie jest łatwe. Ja zawsze na początku nie jestem taki pewny, czy to wszystko tutaj jest tak, jak ma być, ale widzę, że chyba nie ma z tym problemu. No i ja po prostu zapraszam wszystkich do zadawania pytań live. Można tu pytania zadać głosowo, także nie ma potrzeby się bać. Po prostu zadawajcie je. A do tego czasu, zanim się jakieś pytanie pojawi, to oczywiście nazbierały się też pytania tekstowe. Ja postaram się na te pytania w międzyczasie odpowiedzieć, a gdy pojawi się pytanie głosowe, to oczywiście skierujemy naszą uwagę właśnie na to pytanie. Także ja zaczynam i zaczynam od pierwszego pytania, które się tutaj pojawiło, tekstowe. Pytanie od Dancing Druid, który zadał takie oto pytanie. Gdybyś mógł wyobrazić sobie obraz naszej Ziemi w przyszłości, jaka by była to wizja? Czy cywilizacja typu Star Trek jest dobrym przykładem tego, co nas może czekać? Jaką rolę w naszym postępie technologicznym może odgrywać rozwój duchowy? Jak duży powinniśmy kłaść nacisk na oba te aspekty, aby nie dopuścić do kolejnego kolapsu? No. Pytanie, powiem Wam, bardzo ciekawe i z pewnością wykraczałoby poza ramy tej kawy. Niemniej jednak odpowiem, że czy taka wizja Star Treka, czy byłaby to taka wizja, czy ona mogłaby się w naszej rzeczywistości pojawić? Mogłaby. Oczywiście wizja Star Treka jest taką, można powiedzieć, idylą pewną, w której widzimy świat przyszłości, gdzie wszystko na naszej planecie jest uregulowane, nie ma żadnych potrzeb materialnych i ludzkość rozwija się właśnie, tu jest właśnie to połączenie duchowe, że rozwija się w sposób technologiczny, nie zaniedbując swojego rozwoju duchowego. Jednak widzimy, że również i w tamtym świecie są wojny i jakieś kosmiczne konflikty, ale nie zapominajmy, że jest to wizja autora science fiction, które notabene często po prostu, nazwijmy to, spełniały się lepiej, czy wypełniały się lepiej niż co niektórego jasnowidza. Ja uważam, że bez rozwoju duchowego nie będzie rozwoju naszej cywilizacji. Nie dostąpimy tego przejścia do cywilizacji następnego typu, czy będzie to typ Star Trek, czy jakiś inny. W każdym razie, dlatego, ponieważ bez rozwoju świadomości zabawki, które tworzymy, doprowadzą po prostu do upadku naszej cywilizacji. My jesteśmy w miejscu, w którym dotarliśmy do takiego progu, którego nie wiemy, czy uda się nam przekroczyć w całości, czyli czy przeżyjemy to przekroczenie, ponieważ konflikty narastają, a nasza moc, która w duchu tak naprawdę powinna się materializować, jest praktycznie bardzo słaba. Popadliśmy w pułapkę materializmu, raczej wyda mi się, że chyba że tu rozwój duchowy byłby nadrzędną siłą, która by mogła doprowadzić do dalszego rozwoju. Inaczej, nie będzie wesoło. Także na to pytanie odpowiedziałem. I teraz, przechodzę do następnego. Siren. Tyle się słyszało o implantach. Czy są gdzieś fizyczne obiekty udostępnione dla publiczności? Czy wszystko przepadło w tajemniczy sposób? Bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak, że takich rzeczy nigdy się nie udostępniało dla publiczności. Natomiast implanty były pokazywane, przynajmniej były filmowane przez kilka osób. Ponieważ
niestety zmarł ten pan. To był doktor, jeżeli się nie mylę, nazywa się doktor Lear. Nie jestem pewny teraz, czy dobrze wymawiam. To był taki pan, często występował w różnych audycjach, czy też takich produkcjach, które traktowały o fenomenie UFO, jak na przykład Starożytni Kosmici, czy też Poszukiwacze UFO. I na różnych kanałach były te serie swego czasu, w latach 90. bardzo popularne. On był chirurgiem, który takie implanty wyoperowywał i prezentował publicznie. Jeden z takich, znaczy prezentował je oczywiście, jest właśnie pytanie, czy może, co to znaczy udostępnienie dla publiczności. No, w ten sposób je udostępniał, przed kamerą, natomiast takie dotknięcie takiego implantu, no nie słyszałem, żeby ktoś, jakaś wystawa takich implantów była. W każdym razie on to pokazywał i były badania prowadzone. Nikt nie potrafił stwierdzić, co to są za obiekty. Wiem tylko, że był kiedyś udało się taki pomiar wykonać takiego obiektu wyjętego z ciała, który emanował jakiś rodzaj sygnału, właściwie dwa sygnały na dwóch różnych częstotliwościach. Obie częstotliwości były bardzo wysokie, z tym, że jedna była naprawdę bardzo wysoka, druga nieco niższa, ale obie w bardzo wysokim paśmie przenoszenia, tak byśmy to mogli nazwać. Natomiast implanty mają taką charakterystykę, że po wyoperowaniu bardzo szybko ulegają samodestrukcji. Ja osobiście znałem dwie osoby, które miały implanty w sobie. Jeden z nich wyoperował sobie ten implant i zostawił go w szpitalu, czy też chirurgowi, który mu ten implant wyoperował. Dalsze losy tego implantu nie są znane. Także tyle, jeżeli chodzi o implanty. Dobrze, to mamy za sobą. Zobaczcie, nawet dobrze idzie. Tu następne pytanie, również jeszcze tekstowe. Jarek 76 pisze coś takiego. Szaraki, a jest ich 230 różnych odmian. Tworzą hybrydy, czy przeprowadzają badania, gdyż zastanawiają się, jak to możliwe, że w tak kruchym ludzkim ciele, które można uśmiercić w ciągu sekundy, nawet małym gwoździem, jest nieśmiertelna dusza. Energia to coś, czego oni nie posiadają. No, ja bym powiedział, że to jest bardziej takie stwierdzenie niż pytanie. Tutaj bym, no nie wiem skąd te informacje, że jest aż 230 różnych odmian tych szaraków. To jest dla mnie ciekawostka. I uważam, że no, czy tworzą hybrydy? Rzeczywiście można. Można takie przypuszczenie wysnuć. Natomiast czy zastanawiają się, że w tak krótkim, kruchym ludzkim ciele istnieje śmiertelna dusza i co to jest? No, tu ja bym powiedział, tu raczej nie mamy najmniejszych informacji, jakie są intencje owych hipotetycznych szaraków i raczej skłonni jesteśmy uważać, że rzeczywiście chodzi tu o tworzenie jakiegoś być może gatunku, natomiast problem będzie ze stwierdzeniem, czy owych 230 rodzajów szaraków poszukują gdzieś tam duszy i energii, której oni nie posiadają. Po prostu nie mamy najmniejszych informacji w tej dziedzinie i wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie z tego stwierdzić. No, według naszych tutaj, powiedzmy, niektórych takich religijnych rozważań, no mówi się, że dusza występuje w każdym żywym stworzeniu, aczkolwiek tu religie mają różne zdanie na ten temat. No, także z naszego punktu widzenia również owe szaraki powinny mieć duszę, no ale jak już wspomniałem, temat szaraków jest bardzo dużo hipotez i różnych, powiedzmy, historii o nich, które do nas przenikają, natomiast na pewno nie są to żadne pewniki, gdyż nie znamy ich struktury, ich społeczeństwa i nawet budowy ciała i ich, powiedzmy, fizjonomii, czy też procesów biologicznych, jakie w nich zachodzą. Nawet są teorie, że są to być może jakieś bioroboty, czyli może też rzeczywiście w tym kontekście mogą nie mieć duszy, ale to są takie kosmologiczne
rozważania filozoficzno-kosmologiczne. Tutaj po prostu nie mamy najmniejszej informacji, aby można było jakąś jednoznaczną odpowiedź udzielić w tej kwestii. Tak, no to posuwamy się dalej. Pytań się troszeczkę nazbierało. Łukasz W. Czy obiekty UFO mają coś w rodzaju kamuflażu, który może oszukać ludzkie oko? Ciekawe pytanie i bardzo sensowne według mnie, gdyż rzeczywiście obserwacje takich obiektów czasami wykazują pewną zależność, że niektórzy ludzie widzą, potrafią je zobaczyć, a drudzy w tym samym czasie nie widzieli nic. Jest to, co sugerowałoby być może jakiś rodzaj kamuflażu i w dodatku kamuflażu kierunkowego, które byłoby przeznaczone tylko powiedzmy dla odbiorcy. Taki rodzaj kamuflażu opisywał w swoich zeznaniach Billy Edward Meyer, o którym jest materiał na naszym kanale. I według jego słów obiekty te posiadają taki rodzaj kamuflażu. Osobiście bym się nie dziwił, gdyż my również tworzymy w tej chwili technologię, która właśnie ma taki kamuflaż. Otoczyć takim kamuflażem jakiś obiekt, w tym przypadku mowa tu oczywiście o samolotach wojskowych, które na razie jeszcze nie są może w ten sposób niewidoczne, nie mają jeszcze takiego efektu, nie generują takich efektów jak typowe obiekty UFO, jednak już dla urządzeń elektronicznych potrafią stać się niewidzialne. Także wydaje mi się, że cywilizacja, która byłaby bardzo mocno rozwinięta, czy też stałaby na wyższym poziomie technologicznym, na pewno również w tym kierunku prowadziłaby jakieś prace i być może taki rodzaj jakiejś zasłony byłby na wyposażeniu takich obiektów. Się wcale tego nie dziwi, byłoby to bardzo pomocne właśnie na przykład w penetrowaniu jakichś innych cywilizacji. Dobrze. Także posuwamy się dalej, jak widzicie, dosyć dobre tempo mamy. Pytań się trochę pojawiło. Film Edward Albert, część pierwsza, scena wydarzeń. Krzysztof. Pytanie jest takie: starożytne przekazy lotów kosmicznych za pomocą statków zwanych Wimany. Jakie są dowody, że naukowcom III Rzeszy udało się wdrożyć tę technologię? Czy obecnie naukowcy robią eksperymenty z wirującą plazmą rtęci? Więc jeżeli chodzi o, czy są jakieś dowody, że naukowcom III Rzeszy udało się wdrożyć tę technologię, nie ma najmniejszych dowodów na ten temat. Są hipotezy, są dywagacje, legendy i mity, natomiast nie ma najmniejszych dowodów, aby taka technologia gdzieś się dostała. Zgadza się, III Rzesza dysponowała technologią wyprzedzającą, jeżeli chodzi o powiedzmy technikę rakietową, technikę napędów odrzutowych i w wielu różnych innych obszarach była bardzo wysoka, ale to nie są żadne powiedzmy dowody, które mogłyby sugerować, że pochodzą one właśnie gdzieś od takich starożytnych przekazów. Próbuję się to asocjować z tymi wydarzeniami, natomiast ja raczej uważam, że tu chodziłoby o zupełnie inną technologię. I tutaj jest, czy obecnie naukowcy robią eksperymenty z wirującą plazmą rtęci. Powiem wam, że nie wiem, czy robią takie eksperymenty, natomiast de facto jest rzeczywiście, że Uniwersytet imienia Goethego swego czasu, parę lat temu, rzeczywiście taki eksperyment chciał wdrożyć właśnie z wirującą, nie wiem czy z wirującą plazmą rtęci, ale na pewno z wirującą rtęcią, na skutek, to jest też ciekawe, na skutek relacji Martina Wiesengruena, o którym ja już też film na kanale nagrałem pod tytułem 500 razy szybciej niż światło. I tam właśnie on opowiedział, czy też otrzymał, jak twierdził, przekaz od obcych, w którym był taki schematyczna konstrukcja takiego generatora, właśnie, która działa na zasadzie wirującej
nie wiem czy rtęci, ale jakiejś dużej masy, która wirowała między dwoma takimi talerzami, przypominającym kondensator, tak byśmy, przypominającym ma dwie płyty kondensatora. I wiem jeszcze, że aby ten eksperyment dokonać, potrzebna była suma w tym czasie wynosząca 250 tysięcy D-mark, aby można było rozpocząć badania. I podobnież nie udało się tej sumy zebrać, i dlatego nie wykonano tego eksperymentu. Tyle przynajmniej oficjalnie. Takie są na ten moment moje wiadomości. Czy mimo to dokonano tego eksperymentu? Czy próbowano może gdzieś tam, powiedzmy za kurtyną takie coś wykonać? Nie jest mi znane. Natomiast de facto takie zapytanie i taka idea rzeczywiście była. Także myślę, że odpowiedziałem na to pytanie na tyle, ile potrafiłem. Następne. Zbigniew Liczbiński pisze tak. Drogi panie Witku, czy mógłby pan zrobić film na temat Wiktora Grabiennikowa? Czy to mrzonki i strata czasu? Kilka takich pytań, zapytań dostałem na temat Wiktora Grabiennikowa i jego tej słynnej platformy, nazwijmy ją antygrawitacyjnej. Powiem wam, że no, może tak. Ta platforma ocalała i znajduje się w muzeum. Można ją obejrzeć. Muzeum gdzieś w Rosji w tej chwili. Także dokładnie nawet już wam z pamięci nie powiem gdzie. Zachowały się zdjęcia różne z jego eksperymentów. Jednak powiem wam, że ta platforma nie wykazała żadnych technicznych jakichś, powiedzmy, agregatów, jakichś łączy, złączy, układów elektronicznych, nic, była to taka prosta konstrukcja przypominająca, powiedzmy, hulajnogę, byśmy tak mogli nazwać, tylko bez kół i miała zadanie przenosić, na przykład, no, można było się nią poruszać w powietrzu, czyli w oderwaniu od powierzchni. No i jest jedno takie zdjęcie Grabiennikowa pokazujące go podobnież w powietrzu, chociaż niektórzy twierdzą, że tak nie jest, ale takie zdjęcie zamazane jest. Natomiast de facto nie udało się nikomu tej platformy uruchomić. Ona w żaden sposób nie zadziałała i nie wykazała najmniejszej logiki technicznej, aby takie coś mogła wykonać. Jego teoria, jakoby chrząszcze i owady wytwarzały pole antygrawitacyjne, nie została w żaden sposób potwierdzona. Także czy są mrzonki i strata czasu? Myślę, że strata czasu nigdy to nie jest, bo zawsze jest to ciekawostka, ale no, w tym przypadku przynajmniej to, co wiemy i to, czym dysponuje nasza nauka, nasza wiedza, ukazała, że to, co on tam skonstruował, po prostu nie mogło nigdy w życiu działać, jak i też owa teoria z chrząszczem, który w jakiś sposób, powiedzmy, miałby unieść się w powietrze za pomocą antygrawitacji. No niestety, no, nie potwierdziłaś. Dobrze, to dalej Grot. Czy możesz opowiedzieć coś o portalach teleportacyjnych? Natknąłem się na ten temat w trzech niezależnych źródłach. Brzmi to jak bajka, ale pewne fakty się pokrywają. Otwiera się portal na ścianie i można przechodzić. Jak to według ciebie wygląda? Jakie efekty wizualne temu towarzyszą? Czy może to być prastara technologia? Czy ludzie mogą z tego korzystać obecnie? Wedle jakich praw może to działać? No, ciekawe, bardzo interesujące pytanie, wielostopniowe. Może zaczniemy od tego, czy jest to bajka, czy takie portale. No, powiedzmy, doświadczenia laboratoryjne, nazwijmy to, udowodniły teleportację fotonu światła z jednego miejsca na drugie. Przynajmniej tak to uznano, że była się teleportacja. Czyli teoretycznie, jeżeli można foton teleportować, to można prawdopodobnie inne rzeczy. Z drugiej strony, my mamy już takie możliwości, jak przechodzenia przez ściany, na przykład w formie fal radiowych. Co prawda, my sami nie przechodzimy przez ściany, ale potrafimy informacje przesłać.
przez ścianę, tak nazwijmy to w cudzysłowie, czyli możemy ewentualnie obrazy, zdjęcia i tego typu historie przesłać przez ścianę do pewnej grubości. Oczywiście nie można wiecznie tam, też barierę stanowią, ale to potrafimy i jest to technologia właśnie takiego przenikania przez ścianę. Oczywiście fale radiowe przechodzą przez tą ścianę. My na razie nie potrafimy. I nie wiem, czy takie doświadczenia w tej chwili są robione, które by skutkowały przeniesieniem materii przez ścianę. Trudno mi powiedzieć. Ja wiem, że nauka i takie laboratoria rozwoju różnymi rzeczami się zajmują i z pewnością, na pewno być może też taki aspekt jak teleportacja jest tam brana pod uwagę. Tym bardziej, że właśnie ufoton został w ten sposób przeteleportowany. Natomiast tutaj jest pytanie, czy otwiera się portal, czyli takie właśnie jakby miejsce takiego wniknięcia i wyjścia gdzieś na drugą stronę. Mówi się, że czarne dziury mogą być takimi portalami. Nie mam pojęcia, czy takowymi nawet są. Tak się fizycy twierdzą, że być może, że na to wygląda. Natomiast jakby to wyglądało optycznie, otwarcie takiego portalu, to powiem wam, że efekty takie zaobserwowano, czy zaobserwowali niektórzy świadkowie, którzy doznali fenomenu wzięć, gdzie owi obcy byli w stanie właśnie coś takiego jakby otworzyć, można powiedzieć, przestrzeń, czy też otworzyć. No, jest trudno naszymi słowami tutaj powiedzmy opisać, jakby to miało wyglądać, powstała jakby dziura, jakby otwór w przestrzeni, do którego można byłoby wejść i wyjść gdzieś indziej. I takie rzeczy były notowane, jeżeli chodzi o właśnie takie, powiedzmy, wzięcia, ale to są tylko relacje świadków. Natomiast jakiegoś takiego laboratoryjnego dowodu i pokazu, no chyba, że ktoś oglądał Davida Copperfielda swego czasu, słynnego magika, który właśnie takie sztuczki wyprawiał na scenie i tyle. Chociaż nigdy nie było widać, jak to się dokładnie tworzyło, zawsze była taka jakaś zasłona. Więc jakby to wyglądało, można tylko przypuszczać, jakie efekty temu wizualne by towarzyszyły. Też nasza fantazja może nam ewentualnie coś podpowiedzieć, ale będzie to na pewno tylko fantazja. Czyli dzisiaj też pytanie, czy ludzie mogą z tego korzystać obecnie. No, według mnie jeszcze obecnie nie korzystamy z tego w sposób materialny, korzystamy tylko w sposób informacyjny, ponieważ za pomocą naszych portali, jakie otwierają na nasze telefony komórkowe, potrafimy przesyłać najróżniejsze informacje wokoło naszego globu i to posuwa się wedle praw elektromagnetyzmu. Natomiast być może właśnie będziemy musieli odkryć jeszcze jakieś dodatkowe prawa fizyki, które pozwolą nam na takie działanie. Także myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Także czekam cały czas na jakieś pytanie głosowe. Także ktoś ma tutaj jakieś chęć zadania, to proszę bardzo, nie trzeba się krępować, wystarczy wcisnąć mikrofon i można się bezpośrednio skontaktować, jeżeli chodzi o właśnie zadawanie pytań. Także poczekamy trochę, nie wiem, zbliża się chyba już pół godziny, także myślę, że może będziemy musieli zrobić małą przerwę i ewentualnie no po tej przerwie może ktoś rzeczywiście odważy się zadać pytanie głosowe. A jeżeli nie, to oczywiście mamy tutaj całą jeszcze sporo pytań, które tu do mnie powoli docierają. I myślę, że tymi właśnie pytaniami zajmiemy się po prostu po 10-minutowej przerwie. Także zapraszamy za 10 minut. Dobrze, przerwa się skończyła.
Jesteśmy znowu. Mam nadzieję, że wszystko znowuż działa. Był to taki właśnie mały problem techniczny, ale wydaje mi się, że został już z powrotem skorygowany. Także zaczynamy. Dobra, to ja w tej chwili wracam do pytań i poruszymy się w naszej tutaj kawie dalej, to znaczy dopijamy ją, odpowiadając jednocześnie na pytania, które się tutaj pojawiają. Ja jeszcze raz zapraszam wszystkich do też zadania pytania głosowego po prostu, jeżeli komuś takie akurat do głowy wpadło. Także tą możliwość techniczną mamy i można z niej oczywiście skorzystać. Dobra, to następne pytanie. Grot. Jakie jest znaczenie, Twoim zdaniem, dla ludzi ma rozwój technologiczny całej naszej cywilizacji, konkretnie dla zwykłego, przeciętnego człowieka, takiego Kowalskiego, skoro i tak nic nie zabierzemy z tego świata po śmierci w dalszą podróż? Siedzimy cały dzień w korpo, fabrykach, kopalniach, w trasie jako dostawcy, robiąc w kółko to samo. Dzień po dniu przez tyle lat naszego życia. Nie wystarczyłaby nam dżungla, puszcza i życie człowieka pierwotnego, żeby być szczęśliwym, zdobyć tu odpowiednie doświadczenie życiowe i ruszyć dalej? Po co nam ta technologia? Eksploatacja wszystkiego dookoła, pęd, etat w robocie, podatki, często zmarnowane życie na pracę i pracę po pracy. Dokąd to zmierza? Co jest celem technologii, którą tworzymy? Niezwykle ciekawe pytanie, właściwie taka kompensacja problemu naszej planety, ja bym to tak nazwał. Może ja bym zaczął od tutaj takiego czegoś, czy nie wystarczyłaby nam właśnie życie w dżungli i w puszczy? Tu bym był ostrożny w takim, powiedzmy, wyobrażeniu sobie, że życie takiego człowieka, powiedzmy, pierwotnego, czy z epoki, powiedzmy, tego, gdzie lataliśmy jeszcze po tej dżungli, puszczy i byliśmy tak zwanym społeczeństwem naturalnym, tworzyliśmy jakieś, powiedzmy, grupy takie plemienne. To bywam, że to życie było, nie wyglądało tak, jak nam się być może wydawało. To było bardzo twarde, bardzo niebezpieczne życie, życie pełne wyrzeczeń, ponieważ właśnie nie mieliśmy technologii, więc byliśmy absolutnie zdani na łaskę natury, co często objawiało się czy też po prostu widać to było po różnych wykopaliskach archeologicznych, że i długość życia, co prawda długość życia teoretycznie mogłaby być taka sama, tylko że większość mieszkańców tamtych czasów ponosiła po prostu śmierć z powodu ataków różnych zwierząt czy innych takich losowych wypadków, właśnie wypadków, jak na przykład złamanie nogi, czy mogło już się zakończyć, czy w ogóle choroba jakaś. Nie było na to praktycznie żadnej technologii, o, tak byśmy to nazwali. Dlatego, czy byli wtedy, czy to nam nie wystarczyło? Widocznie nie, bo gdyby nam to wystarczało, to byśmy nie rozwinęli się, a my się zaczęliśmy rozwijać. I w końcu zaczęliśmy stosować technologię. I rzeczywiście, ta technologia jest to pułapka technologiczna. Ona nas, my doprowadziliśmy sami do zniewolenia, po prostu ta technologia nas spętała, założyła nam łańcuchy, których nie potrafimy zerwać i staliśmy się od niej niezależni. Natomiast pytanie rzeczywiście, po co nam to? Ona, według mnie, technologia powinna nam służyć. Technologia jest naszym niewolnikiem, tak można by powiedzieć, naszym sługą. I tym, który ma nam pomagać w życiu. Niestety stało się odwrotnie. My tego nawet nie zauważamy często, jak zależni jesteśmy od tej technologii. Także powrót do natury, do korzeni, jak niektórzy by sobie to chcieli wyobrazić, no nie byłby łatwy. Myślę, że dla wielu byłaby to absolutna katastrofa, tak jak dla zwierząt, które żyją w zoo cały czas i wypuszcza się na wolność, nie są w stanie przeżyć. My po prostu nasze animalistyczne instynkty zostały już tak stępione, że nie jesteśmy w stanie
nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Oczywiście na pewno jakaś mała garstka ludzi by tego dokonała, ale doprowadziłoby to do olbrzymiej depopulacji właśnie tego, z czym niektóre takie środowiska alternatywne walczą i wychodzą z założenia, że właśnie my idziemy w kierunku takiej depopulacji. Ja się z tym zgodzę i to nie z powodu, że jakiś rząd chce nas depopulować, tylko my naszą technologią i naszym tutaj poczynaniem na naszym świecie do tej depopulacji absolutnie w sposób naturalny doprowadzimy, kiedy zabierając powierzchnie agralne na korzyść miast i jakichś terenów fabrycznych spowodujemy prędzej czy później do zmniejszenia właśnie produkcji żywności do tego stopnia, że nastąpi samoistnie ta depopulacja. My się po prostu wydepopulujemy. Tak to wygląda, jeżeli dalej w tym kierunku będziemy szli, gdzie będziemy ofiarować naturę na koszt budowy nowych autoban, linii kolejowych, lotnisk, fabryk i różnych magazynów, które produkują rzeczy, których w rzeczywistości nie potrzebujemy dla naszego rozwoju. To jest ważne, bo my wiele rzeczy nam technologia dała i nas rozwinęła, ale też produkujemy całą ilość rzeczy zupełnie niepotrzebnych i przestajemy się rozwijać, tkwiąc właśnie w pułapce materializmu. Zbudowaliśmy sobie piekło na Ziemi, ale to piekło, które po prostu wytworzyliśmy też jednocześnie w naszej świadomości i ciężko nam jest się pozbyć. Mniej jest często więcej. Także takim mi się wydaje, że pójście bardziej w minimalizm i skierowanie energii, to byłoby to, co zabierzemy w tą podróż do wieczności, o której tutaj ów Grot napisał. Po co nam to? No właśnie, nic nie zabierzemy. Zabierzemy doświadczenie. I ja mam taką nadzieję, że może to doświadczenie pozwoli nam, wychodząc z założenia, że sprawa zachowania energii, że wszystko krąży i energia po prostu przechodzi z jednej formy w drugą, no kiedyś wrócimy razem z tą informacją tutaj i być może te informacje doprowadzą, że właśnie będziemy w stanie to zmienić, tak jakbym na to pytanie odpowiedział, jeżeli bym się z takim właśnie filozoficznym problemem zetknął. Tak widzę to na dzień dzisiejszy. Także było to ciekawe pytanie dla mnie również. Następne również od Grota. O, tu widzę, że pan Grot tutaj sporo pytań zadał. Następne. Czy coś zmieniło w twoim życiu odkrycie, że Atlantyda istniała naprawdę i znajdowała się właśnie tu w Europie, na ziemiach, gdzie w zasadzie mieszkamy? A jeżeli tak, to co i dlaczego? Niektórzy z nas mogą być ich potomkami. Czy uważasz, że jakaś część spuścizny Atlantów mogła przetrwać z pokolenia na pokolenie do dzisiaj w jakichś rodzinach tych znaczących lub nieznanych nikomu Kowalskich? Ciekawe pytanie. Ta pierwsza część pytań, czy coś zmieniło to w moim życiu? Oczywiście tak. I pokazało, że Europa posiadała kulturę, która i cywilizację, tak byśmy mogli nazwać, która w niczym nie odstępowała od tych, które my nazywamy klasycznymi, jak na przykład grecką, rzymską, czy też egipską. Ta fascynacja tymi cywilizacjami, czy też na przykład nawet cywilizacjami południowoamerykańskimi, właściwie jest czymś, co nas jakby naszą ciekawość generuje. Natomiast dla mnie było to odkrycie, które właściwie zmieniło tą polaryzację. Zauważyłem, że my również nie mamy się czego wstydzić i właściwie tutaj była kolebka tych wszystkich wspaniałych budowli, które gdzieś tam później zostały zbudowane. Natomiast pech chciał i różne inne czynniki, może nie tylko pech, spowodowały, że ta kultura zginęła, rozpuszczając się później po całej Europie, wręcz po całym świecie, gdzie ślady jej są wszędzie, choćby i właśnie w greckiej architekturze. Natomiast niektórzy z nas mogą być ich potomkami? Oczywiście, że tak, dlatego że właśnie jako Europejczycy przetrwaliśmy i jesteśmy w dużej mierze potomkami owej kultury, aczkolwiek w naszej świadomości niewiele się z tego zachowało. Jeżeli chodzi o właśnie jakieś przekazy czy jakąś spuściznę tej kultury, to powiem wam, że
ona no, w dużej mierze w Grecji się zmanifestowała w architekturze, natomiast jeżeli chodzi tutaj o Europę, to na północy Europy jest może, ja powiem tak, może jakichś specjalnych takich jakichś kulturowych przekazów może nie ma, natomiast są nazwy w miejscowościach i nazwy, które mieszkańcy tych północnych regionów Europy jeszcze uważają, używają często, i są to takie nazwy jak na przykład Neptun, Atlantis i tego typu historii, Altland i tak dalej. Właśnie w tych nazwach tkwią jeszcze to, co zostało, dlatego że po prostu to był burzliwy czas po takim zniknięciu tej kultury, która została zniszczona przez katastrofę o potężnym, powiedzmy, wymiarze, tak moglibyśmy nazwać, gdzie cały klimat się zmienił i oblicze Europy zostało kompletnie zmienione. Tak zginęła kultura, pozostały nazwy, które zostały później oczywiście też w pewnym sensie modyfikowane i na skutek napływu i mieszaniny różnych innych ruchów i wędrówek ludu w lewo i w prawo rozmyły i rozpuściły bardzo mocno tą historię. Natomiast archeologia co rusz odkrywa nowe, jakby no, znaleziska potwierdzają, że coś tu się jednak działo i było to o wiele większe niż mogłoby się nam wydawać. Natomiast jeszcze tu jest ciekawe, czy ktoś może, jakiś nieznany Kowalski, coś na ten temat wiedzieć? Być może. Ja zawsze wiem, że tak jest zawsze i wszędzie i było, że rządząca klasa posiadała informacje i dostępy do archiw, czy też w ogóle do właśnie badań na o wiele większą skalę niż normalny Kowalski. Więc wydaje mi się, że może nie tyle jakiś Kowalski, chociaż nie jest to wykluczone, że gdzieś jeszcze jakieś takie informacje archiwalne mogą się znajdować. Natomiast wydaje się, że nie odgrywają większej roli i być może nikomu wcale nie zależy na tym, aby jakoś specjalnie je rozpowszechniać. Tak to wygląda. Niekoniecznie musi mieć to związek z jakimś utajnianiem czegoś, ponieważ były to tak odległe czasy, że no, pytanie mogło być zadane, czy takie utajnienie miałoby jakąś logiczną rację bytu. To by był temat już taki bardziej poboczny, który można byłoby oczywiście drążyć i różne wątki tam do niego dokładać, ale nie zapominajmy, byłaby to po prostu tylko i wyłącznie teoria. Dobrze, chyba odpowiedziałem. Następne pytanie: czy możesz opowiedzieć o królu Olch i co sądzisz o tej historii? Tutaj krótko się streszczę, powiem, że nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o tego typu, akurat o tą historię, i dlatego niewiele będę mógł o niej opowiedzieć. Co nie znaczy, że w czasie podróży po różnych właśnie tego typu dziwnościach, kiedyś ją na kanale może przedstawię, ale na ten moment nie będę mógł wiele na ten temat powiedzieć, oprócz tego, że coś mi się obiło o uszy, ale w rzeczywistości nie na takim poziomie, abym mógłbym coś konkretnego, coś naprawdę ciekawego, odkrywczego w tej kwestii powiedzieć. Znowuż Grot. Grot, widzę, że był bardzo tutaj kreatywny. Jak twoim zdaniem mogą wyglądać zaświaty? Czy może, co może być po drugiej stronie? No, ja nie byłem po drugiej stronie, także trudno będzie mi na ten temat coś powiedzieć. Powiem tylko, że jest film na kanale, Następna forma istnienia, gdzie rzekomo ktoś na tym zna, bardzo ciekawie opisał ten świat po tamtej stronie. Ja tylko powiem, także mój szwagier przeżył śmierć kliniczną i to dwukrotnie. I za dużo nie chciał opowiadać, ale powiedział coś takiego, ja to sobie zapamiętałem, to było bardzo ciekawe. Powiedział do mnie tak: jeżeli to, czego doznałem, było śmiercią, to nie masz się czego obawiać. Także to by było, jeżeli chodzi o to pytanie. I jeszcze raz Grot. Tolkien i jego historia Władcy Pierścieni, która miała wydarzyć się naprawdę. Czy mógłbyś przyporządkować opisane w książce rasy do współczesnych społeczeństw, przykładowo krasnoludy przypominały Żydów,
Kim twoim zdaniem były elfy, hobici, smoki, trolle i orki? Ciekawe pytanie. Ja już na nie poniekąd kilkakrotnie odpowiadałem w różnych innych filmach. Może powiem tak. Czy historia miała wydarzyć się naprawdę? Tolkien bazował na starych legendach i kronikach, jakie w piwnicach Oxfordu były gdzieś tam archiwowane. Natomiast sama historia jest oczywiście fabułą, którą on na tle tych właśnie, tych według niego historycznych zapisków wybudował i tak to trzeba postrzegać, ale de facto twierdził, że bazuje na dawnej właśnie naszej prehistorycznej historii. I jeżeli chodzi o rasy współczesne, przykładowo krasnoludy przypominały Żydów. No, tak to wygląda. Handlarze, jacyś powiedzmy rzemieślnicy i tak dalej. I też ich powiedzmy, tak jak kłócili się, jak powiedzmy, jak się prezentowali, jak handlowali. I no, to rzeczywiście można było to sobie... Poczekajcie, muszę sobie wziąć łyka. Przypominały Żydów. No, ja powiem tak, że w cyklu Stary Kraj wspomnę o tym problemie, bo problem polega na tym, że to przypominały Żydów, ponieważ my z naszej perspektywy tak byśmy to ocenili. Natomiast w tym czasie takiego tworu jak Żydzi nie było w ogóle. Dlatego trudno byłoby to my z naszej strony, od tej strony czasowej, od tych naszych czasów, z tego kierunku projektujemy na nich właśnie taki wizerunek, natomiast odwrotnie jest to niezwykle mało prawdopodobne, ponieważ w ogóle samo pojęcie Żydów, kiedy oni jakby wypłynęli na arenie, kiedyś pojawili na arenie w sposób widoczny, jest zupełnie inne historycznie i nastąpił o wiele, wiele, wiele dziesiątki, setki, czy może tysiące pokoleń później, także to, ale niemniej jednak rzeczywiście pewne podobieństwo w zachowaniu jest. Wydaje mi się, że każda kultura miałaby takich właśnie swoich, niech będzie Żydów, już się niepoprawnie politycznie wyrażę. Kim twoim zdaniem były elfy? Elfy definitywnie była właśnie ową zaginioną rasą, rasą, która posiadała technologię, szczególnie właśnie w metalurgii, w takiej właśnie architekturze typowej, która przypominała nieco grecką i dla mnie był to taka jakby próba od pokazania właśnie owych Atlantów, owej Atlantydy, która właśnie świetnie była przez Tolkiena pokazana, ponieważ tam nazwa Atlantyda nie padła, właśnie to jest to sedno. To my nazywamy tą kulturę Atlantami, Atlantydą na skutek właśnie przekazów tych historycznych, gdzie ci, co przetrwali na tych terenach, tak ich właśnie nazywali, jako starokrajowców, stary kraj. I elfy były właśnie taką bardzo starą rasą, która również w narracji Tolkiena odpłynęła swego czasu, właśnie gdzieś zniknęła i nie było jej. Hobbici, to jest też ciekawe. Hobbici, według tutaj oczywiście nie ma żadnych jakichś takich historycznych, powiedzmy, przekazów czy archeologicznych na temat hobbitów. Natomiast sam Tolkien twierdził, że taka rasa była, ponieważ właśnie w tych kronikach była opisywana, że oni byli właśnie tacy mali, małego wzrostu i troszeczkę inni. Ja tu przypominam tutaj Piastów, powiedzmy, z naszego rejonu, to była też zupełnie osobna rasa, jak i też Baskowie. Oni oczywiście też są średnio mają nieco niżsi, ale zupełnie inną budowę ciała, nie mówiąc już o ich szczególnej haplogrupie, to tak na marginesie. Więc hobbici, rzekomo był to naród mieszkający na terenie dzisiejszej Irlandii, według Tolkiena. Smoki, trolle i orki. No, ciekawostką jest, że we wszystkich takich starożytnych przekazach występują owe smoki. Trole występują w każdych legendach ludowych jako jakieś dziwne takie duchy. Tutaj akurat u Tolkiena trole były olbrzymie, potężne.
Czyli można powiedzieć, że były to olbrzymy, które również od biblijnych przekazów poprzez inne folklory, poprzez inny folklor światowy również są wielokrotnie opisywane jako rzecz zupełnie naturalną i tak też Tolkien to przedstawił, być może właśnie tak nazywane były przez tamte ludy, jak i orki, czyli produkt jakiś genetyczny, właściwie odpad genetyczny służący do jakichś powiedzmy niecnych czynów się tych wykorzystywało. Ja przypominam, że bardzo ciekawa postać właśnie w Tolkiena jest Sauron i jego oko takie godoidalne. I zobaczcie sobie, kim był Sauron i jaka jest jego geneza, skąd pochodził, jaka planeta jest odpowiedzialna za tego Saurona, tak na marginesie dla ciekawskich. I też Sauron jest ciekawym słowem, ponieważ dinozaur, tak ja tak po prostu nawiążę. Także jest ciekawie, każdemu polecam trylogię, w ogóle całokształt Tolkiena. On tam jeszcze więcej książek napisał, też to, co się działo, całą genezę, genealogię tego, warto to poczytać sobie i skorelować z innymi właśnie starożytnymi legendami. Zobaczycie, że bardzo dużo takich, powiedzmy, równości się pojawi i podobieństw między nie tylko folklorami, ale między właśnie opisem tamtejszych społeczeństw oraz istot, które w dawnych czasach, weźmy choćby i właśnie Stary Testament. Zobaczmy, tam właśnie są i smoki, i są trolle w postaci olbrzymów, orki. Gdybyśmy sobie legendę, przekaz o słynnym Edenie i tego, co się tam działo i kto jak był stworzony, a nie zrodzony, to będziemy bardzo, tak to okaże się, że ta historia będzie bardziej dla nas zrozumiała i na pewno nie będzie traktowana jako zwykła baśń. Nabierze, powiedzmy, formy rzeczywistości, przynajmniej zbliży się de facto do niej. Dobra. Także Grot całkiem tu aktywnie się udzielał pytaniowo, ale my posuwamy się dalej i mam tutaj następne pytanie. Barbara Blablota. Pytanie jest takie, w Gilgameszu jest takie zdanie, gdybyś był wiedział prawdę o tym świecie, to musiałbyś usiąść i zapłakać. No więc mam pytanie, Witku, czy wiedząc to i mając możliwość poznać tą prawdę, chciałbyś ją poznać? Bardzo ciekawe pytanie i powiem wam, że chciałbym mimo wszystko, nawet jakbym musiał usiąść i zapłakać, bo wydaje mi się, że każdy z nas, ciekawość pierwszym stopniem do piekła podobnież się mówi, ale zauważcie, że bez ciekawości wiele rzeczy po prostu by nie powstało. Byśmy może właśnie skakali dalej po tych drzewach w tej przysłowiowej dżungli czy puszczy, gdybyśmy nie byli ciekawi. I tak już jest, że odkrywcy często zapłakiwali później, zobaczmy sobie po konstrukcji bomby atomowej, jak ci odkrywcy później po tym, ale jednak zdecydowali się na to, ponieważ było to niemożliwe, aby po prostu nie dowiedzieć się, co może się stać, kiedy wyzwolimy, czy też staniemy się panami jakiejś mocy czy energii. I tak samo mi się wydaje jest tutaj, że również ja uległbym temu i za wszelką cenę, nie patrząc na konsekwencje, zdaje mi się, że nie różniłbym się od innych i z pewnością mimo wszystko wziąłbym na siebie to ryzyko, aby ową prawdę poznać. Następne tutaj jeszcze jest parę pytań, również od Barbara Blablota. A propos koncepcji bombli czy wirów czasowych przedstawionych w serii Mowy Czas, zastanawiam się, dlaczego to działa tylko w jedną stronę. Ludzie i obiekty stąd znikają, tam gdzieś tam, ale dlaczego ludzie i obiekty stamtąd nie pojawiają się od czasu do czasu u nas wciągane przez, dajmy na to, wiry czasowe stamtąd tutaj. Przepraszam, nie wiem, czy umiem się precyzyjnie wyrazić, bo to dla mnie jest trochę język obcy, ale mam nadzieję, że pytania są
są zadanie zrozumiałe. Tak, właśnie, to jest właśnie to, że my obserwujemy takie zjawiska i też jest wiele takich przypadków właśnie zniknięcia osób, które po prostu zniknęły się, więcej nie pojawiły. Natomiast to jest ciekawy aspekt odwrócenia tego, czy one wróciły. No niektóre z tych osób, powiem wam, wróciły rzeczywiście z takich zniknięć i większość z nich nie wiedziała wcale, że zniknęły. Po prostu tylko to otoczenie ich zorientowało się, że ich nie ma. Później się te osoby pojawiały i była różnica na ich zegarkach, natomiast one same nie wiedziały, co się z nimi działo. Czyli takie rzeczy, powiedzmy, w pewnym stopniu się zdarzały. Natomiast nie jest wykluczone, że takie rzeczy mają miejsce. Po prostu nie docierają do nas takie informacje, ponieważ ktoś, gdyby przeskoczył z takich, powiedzmy, z takiego bąbla, wyskoczył w naszych czasach, no to cóż, czy by się ujawnił, czy co by się stało, gdyby poszedł, powiedzmy, na policję i okazałoby się, że nie ma żadnego dowodu, nie wiadomo, co to jest za osoba, nie ma jego odcisków palców, nic nie ma, nagle się stąd pojawił, jakbyśmy zareagowali, gdzie by wylądował. I tu powiem wam, że takie przypadki są. Takie przypadki są znotowane. Jeden z najsłynniejszych takich przypadków miał podobno wydarzyć się w Rosji, kiedy takiego człowieka przejęto w byłym Związku Radzieckim, gdzie KGB go przesłuchiwało. Podobnież, ja mówię cały czas podobnież, ponieważ zachował się protokół, zachował się świadek, który o tym mówił. Natomiast ja z tej perspektywy nie będę mógł powiedzieć, czy to wszystko rzeczywiście tak się miało zdarzyć, to zawsze w takich historiach będzie, bo historia jest rzeczywiście spektakularna. Właśnie takiego człowieka, co z takiego bąbla wyskoczył w zupełnie z rzeczywistości, który miał telefon komórkowy przy sobie i różne takie rzeczy przy nim zostały znalezione, i dowód osobisty, właśnie, i karta kredytowa plastikowa, a miało się pojawić w 70-tych latach tam gdzieś w Związku Radzieckim. I to zdziwiło tych wszystkich KGB-owców. Oni bardzo szybko zorientowali się, że coś jest rzeczywiście z rzeczy, ponieważ te przedmioty, które miał przy sobie, nie istniały w naszym tym świecie. Także ja mogę tylko na to tak odpowiedzieć. I rzeczywiście, jeżeli taki wir czasowy byłby, taki bąbel, to byłby wir. Wir jest zawsze gdzieś się zaczyna i gdzieś się kończy, czyli on musiałby być gdzieś, mieć wyjście z drugiej strony, więc teoretycznie musiałby to w dwie strony działać, ale to jest taka dywagacja. Ja przygotowuję taki materiał na temat właśnie takiego portalu czasowego, który się tak otwierał, który otwierał się, a relacje pochodzą z średniowiecza. Na to niestety będzie trzeba jeszcze troszeczkę poczekać i no, może ta historia pomoże nam troszeczkę bardziej zrozumieć naturę właśnie tego typu zjawisk. Także mi się wydaje, że to na tyle mógłbym odpowiedzieć. Lecimy dalej. Jarek. Nea drugie wzięcie. Aha, Jarek wrzucił akurat, widzicie, ja też już jestem. To nie Jarek zadał pytanie, tylko Babik, Babik. Tu Jarków jest trochę, ja parę tych Jarków tu widzę w pytaniach, także nie, to nie jest nasz Jarek tutaj z obsługi technicznej. Babik, Babik, tydzień temu mogłem już to pisać. Cześć, mam trochę z innej dziedziny pytanie. Zdaje mi się, że widziałem kiedyś UFO w kształcie bańki, tylko że miało na sobie wstęgi, co raczej nie jest spotykane. Co o tym myślicie? Czy przywodziło mi się, przywidziało mi się, czy to było naprawdę? Z tego co pamiętam, dodatkowo ten samochód wtedy zwolnił. No, ten samochód, no nie wiem, czy chodzi tu o samochód, którym pan Babik jechał. Natomiast powiem wam, jeżeli UFO w kształcie bańki ze wstęgami jest znane, i to właściwie jest to jedno z najsłynniejszych tego typu obiektów, jakie zostały nagrane w latach 70. przez telewizję, jeśli się nie mylę, była to telewizja Nowej Zelandii, siedziało w pobliżu Nowej Zelandii, między Australią chyba i Nową Zelandią, gdzie takie UFO się pojawiało regularnie. I zostało sfilmowane. Właśnie była taka bańka z takimi wstęgami przypominające planetę Jowisz. Jest to bardzo ciekawe. Billy Edward Mayer odpowiedział nawet na to pytanie swego czasu i powiedział, że to był Jowisz, że to była po prostu taka
projekcja, nastąpiło zjawisko soczewki, tak on to próbował tłumaczyć. Jakby nie było, to jest takie, ja tylko na marginesie dodam, że on próbował tak to wytłumaczyć. Natomiast de facto jest, ten obiekt został sfilmowany, był widziany wielokrotnie przez przelatujące tamtędy samoloty. No więc taka bańka, takie odbicie, to uważam, że mogłoby być, ale ono by się za parę godzin po prostu no, rozpłynęło, tak jak Fata Morgana, a ten obiekt był widoczny, co parę dni się pojawiał i meldował tym samoloty, aż wystartowała ekipa i właśnie stało to słynne nagranie sfilmowane kamerą, takie bardzo, bardzo strzęsące się, powiedzmy, kamery. Tak było kiedyś, kamera oczywiście nie żadna wideo, tylko zwykła, takie były czasy, ale tutaj pytań, czy przywidziało się panu Babikowi, no tego nie wiem, ale wygląda na to, że nie musiało być to przewidzenie, ponieważ de facto taki obiekt był widziany, filmowany i należy do klasyki ufologii, także być może miał pan Babik szczęście zobaczyć ten obiekt na własne oczy. Dalej, następne pytanie. Jarek, znowu Jarek, widzicie, Jarek Falkowski pisze tak. Ma pytanie, czy spotkał się pan z historią Koreja Goda? Jego historia jest tłumaczona przez Sławomira Lernacińskiego w odcinkach pod tytułem Kosmiczny Jawnie. Jeżeli tak, to co pan o tym sądzi? Słuchacz z Chicago. No, pozdrawiamy pana z Chicago. Może powiem tak, oczywiście, że znam te historie. Co o nich sądzę? Ja może powiem tak, są to bardzo historie podobnego kalibru i podobnie zmontowane, podobnej narracji, jak na przykład opowieści pana Stewarta, który swego czasu był bardzo popularny, tutaj przyjeżdżał nawet do Polski. Swierdłow Stewart, tak się nazywał chyba. W każdym razie właśnie ja w cyklu Tajemnica Fortu Hiro opisałem to zjawisko właśnie takich, tego typu historii i wysnułem taką teorię, co mogło powodować, że takie historie są opowiadane i przenikają do naszej rzeczywistości. I tutaj moje zdanie bardzo mocno różni się od właśnie, to znaczy może różni się w tym sensie na temat, skąd te historie się biorą. Dlatego tutaj bym był bardzo ostrożny w przyjmowaniu tych historii jako zaistniałej rzeczywistości. Tak tyle ode mnie. Dlaczego tak jest? Wymagałoby to większego wyjaśnienia, dlatego odsyłam do filmu Tajemnica Fortu Hiro, też już lata temu nakręcony. Ja jeszcze wrócę do tej historii i tam wtedy eksplicytnie jeszcze postaram się na tą problematykę zwrócić uwagę. A póki co, to po prostu oczywiście jak najbardziej wysłuchać trzeba wszystkiego, ale no, moje osobiste doświadczenie z tym fenomenem jest takie, że korzenie, powiedzmy, skąd to wszystko wypływa, no raczej ukazują, że trzeba zachować bardzo mocną ostrożność w przyjmowaniu tego, czy uznaniu tego jako rzeczywistość. Dobra. Arek Karem. Pytanie dotyczące filmu Nea, Pierwsze wzięcie. Bardzo czekałem na serię z panem Domałą. Czy da się gdzieś dostać ten maszynopis pana Pająka? O, no właśnie, no, powiem tak, da się dostać. Jest w internecie, ktoś mi napisał, że można ściągnąć sobie jako PDF tą pracę pana Domały i pana Pająka pod tytułem Kosmiczna Układanka. Ja oczywiście też mam, ale oprócz tego mam ten ów maszynopis, który jest jeszcze raz taki gruby jak ta kosmiczna układanka i tu nie wiem, czy można go gdzieś dostać, nie mam pojęcia na ten temat, ponieważ ja dostałem go od pana Przemysława, został mi on przysłany i ja dlatego nie mam
pojęcia, czy to jest, czy można gdzieś w sieci dostać. Natomiast kosmiczną układankę tak. Wyprawa Odysa, część trzecia, pytanie od Macieja Wilka. Uwielbiam pana słuchać, jednak czy bursztyn nie powstał wcześniej niż po zalaniu terenu Bałtyku? Tak, oczywiście, że wcześniej już też tam był bursztyn, ponieważ tam ta topografia się w ciągu setek i tysięcy lat tam też zmieniała. Jednak po katastrofie tam cały czas był w tym rejonie bursztyn, ponieważ tam było nasycenie lasów iglastych bardzo dużo, więc tam powiedzmy z pokolenia na pokolenie ten bursztyn się tworzył, ale po zalaniu, po uderzeniu, po eliminacji tej doliny między, po wlaniu się Morza Północnego w to miejsce, w które jest teraz dzisiaj, no to ten bursztyn tam się zaczął kilka pokoleń później bardzo, powiedzmy, powielił się i jest do dzisiaj tam w dużych ilościach jeszcze znajdywany. Także to wynika właśnie z jednej strony z fauny, z flory tej właśnie tego terenu. No i oczywiście w wyniku tych zmian topografii po uderzeniu, ale jak już wspomniałem, również przedtem był to typowy teren lasów, na które produkowały żywice, które obumierały i tam to morze się przesuwało po epoce lodowcowej jeszcze, kiedy się lodowiec cofał i zalewał, również z tamtego okresu, czyli ten bursztyn po prostu było to miejsce, w którym ten bursztyn już tam od zawsze był. Natomiast rzeczywiście po katastrofie nastąpiła taka eksplozja tego wydobycia. Później oczywiście nie od razu, minęły lata. Także dalej. Artur i bogini młyna. Tutaj pisze, mamy się wydaje, skrzydlata 11. Ponoć nieuleczalną ranę to miał stary centaur, Chiron, który przyniósł swoją nieśmiertelność na Prometeusza i poszedł za niego do Hadesu. Tam też coś było o otwieraniu dzbana i o wojnę o niego między centaurami. Zgadza się, to jest rzeczywiście tak było. Jeżeli chodzi o dzban, to powiem wam, że on występuje, właśnie ten dzban jest takim mitosem i takim jakby taką tajemnicą różnych tekstów starożytnych. I tutaj powiem wam najbardziej taką, on jest kojarzony, ten człowiek z dzbanem, czy dzban, z erą wodnika, czy też człowieka noszącego właśnie wodę. I nie tylko w Prometeuszu, nie tylko w starych mitach, ale również nieco nowszych, no czy mitach, czy nie, to już sami uznajcie, na przykład w Nowym Testamencie jest w Dziejach Apostolskich, chyba nie tylko, to już tak z pamięci mówię, opisany, kiedy apostołowie maszerują sobie przez którąś z kolejni tam pustynię gdzieś, tam gdzie działali i tam jest powiedziane, że jak spotkają człowieka z dzbanem, to to i to, tam, aż się oni spotkają z człowiekiem z dzbanem, to i to nastąpi. Różnie to jest interpretowane. Jedni twierdzą, że właśnie ten człowiek z dzbanem to będzie to spotkanie, kiedy właśnie era wodnika się rozpocznie i tak dalej. Więc jest to z jednej strony legenda, baśń tu w tym wypadku, a z drugiej strony być może jest to przekaz właśnie jakby taka przepowiednia o przyszłość zawarta nie w dacie, a po prostu w tekście o otwieraniu tego dzbana. Właśnie tak jak puszkę Pandory, ten dzban, człowiek z dzbanem się pojawi i się to otworzy. Otworzy się zupełnie inne czasy. Także takie właśnie zdania i teksty z bajek, legend i mitów są bardzo ciekawe, jeżeli się właśnie pod tym kątem je zacznie, powiedzmy, no, traktować pod tym kątem. Znowuż Artur i bogini młyna. Jeden Beata. Publicznie subskrybuję twój kanał 7 lat. O, no to już jest coś. I pytanie jest, a może Avalon to ogród Eden? Oczywiście, że może to być ogród Eden, jak najbardziej. Dlatego, że właśnie w Awalonie bardzo często występuje taki owoc jak jabłko i również te jabłka mają rosnące na tym cudownym drzewie właśnie bardzo podobne atrybuty, jakie owoce w ogrodzie Eden. W ogrodzie Eden były nazywane nie jabłkami, tylko owocami, ponieważ Hebrajczycy, kiedy spisywali tę historię, nie znali jabłek i mówili na to po prostu owoc. Natomiast same na wszystkich obrazach sakralnych jest to zawsze przedstawione jako jabłko i to nie jest przez przypadek, bo właśnie ci wszyscy malarze dawni
którzy takie obrazy tworzyli, oni bardzo dobrze obeznani byli z mitami, legendami naszej starodawnej, starożytnej, prehistorycznej kultury, czy też kultury właśnie owego Abendlandu, czyli tego zachodniego, powiedzmy tutaj, tej kultury, dzisiaj się nazywa zachodnią. To właśnie tam jest właśnie wiele takich przesłanek o tych cudownych drzewach jabłkowych i właśnie cudownych właściwościach owych jabłek. Po kontakcie tych plemion hebrajskich właśnie z Nordykami, którzy przybyli na tereny po katastrofie, jest duże prawdopodobieństwo, że legenda również, przekazy, legendy, baśnie, mity dotarły i skonfrontowały się właśnie z przekazami Hebrajczyków i wniknęły w ich strukturę i zagościły się tam na stałe. Także jak najbardziej można się zapytać, czy Awalon to ogród Eden. Znowuż Artum i Bogini Młyna, Paulina DE. Cześć, czy ktoś słyszał teorię Nassima Hermina, jakoby Arka była motorem napędowym piramidy, wkładany w sarkofag w komorze królów, który ukradł Mojżesz faraonowi uciekając z Egiptu? Bardzo ciekawe spojrzenie na YouTube. Po angielsku dziękuję za filmik, Witku. Rzeczywiście z tą Arką Przymierza, bo tu nie chodzi o Arkę Noego, to jest też właśnie Arka Noego i Arka Przymierza. To już się zaczyna tutaj taki językowy problem, ponieważ to wynika właśnie z jak to było pisane tam. Prawidłowo powinno być przetłumaczone Arka Noego i Skrzynia Przymierza, a nie Arka Przymierza, ale dobrze, wiem o co chodzi. Więc są najróżniejsze teorie, które tam mogłyby zaistnieć. Teoretycznie można sobie je tam wpisać w to, bo rzeczywiście uciekając z Egiptu, kiedy właśnie Hebrajczycy opuścili Egipt, pożyczyli różne rzeczy od Egipcjan i po prostu z tymi rzeczami się oddalili w pustynię i tyle ich widziano. Nie widziano ich później 40 lat, tak według tekstów. Więc to i owo mogli zabrać. Natomiast czy ukradli z piramidy właśnie jakiś system napędowy, który później stał się tą Arką Przymierza? No tu nie wiem, nie widziałem tego filmu, dlatego tutaj o narracji i logice tej konstrukcji, tego przypuszczenia nie mogę nic powiedzieć. Natomiast de facto fakt jest, że rzeczywiście opisy owej Arki Przymierza, no to są czysto techniczne opisy. Także rzeczywiście mogła to być jakaś maszyna. Ja też nagrałem już film na ten temat. Co prawda nie bezpośrednio, ale jeśli się nie mylę, jest to materiał Tajemnica Wyspy Dębów chyba. I tam zwróciłem uwagę na to, czym mogła być owa Arka Przymierza. Natomiast tutaj, że oni akurat to ukradli i dlatego tak się Egipcjanie zdenerwowali, że wysłali za nim pogoń, to trudno było powiedzieć. Wydaje mi się, że motywem pogoni wystarczyłoby właśnie pozbawienie drogocennych przedmiotów narodu egipskiego. Byłoby chyba bardziej, chociaż oczywiście takie coś ukradzione czy zabrane z piramidy byłoby świętokradztwem, także tu by chyba nikt żywy z nich nie wyszedł, jeżeli coś takiego się stało. Natomiast i bardzo szybko by to stwierdzono, jeżeli by to zniknęło z owej piramidy. W ogóle trzeba było wejść do tej piramidy. Ona była już zamknięta za czasów Mojżesza, także no, trudno mi tu powiedzieć, jaka tam narracja jest. Musiałbym po prostu to zobaczyć. Wiem, że najróżniejsze teorie są, jeżeli chodzi o tym, czym była owa Arka Przymierza, czy też to właściwie w tej skrzyni, co w niej przenoszono. Także na ten temat za dużo nie mogę powiedzieć. Oprócz właśnie tego, że podejrzewa się, że było to jakieś urządzenie techniczne. Czy była motorem napędowym piramidy? No cóż, no. Nie znam tematu. Mogła być wszystkim, dlatego że po prostu tak naprawdę nie wiemy, czym w rzeczywistości była, czy do jakiego celu służyła, oprócz po prostu przypuszczeń.
Także dalej. Baromir z Gondoru, tak napisał. Budowla Medinat Habu w Tebach Zachodnich została zbudowana przez Ramzesa III około 1180 roku przed naszą erą dla pamiętnienia triumfu nad najbardziej niebezpieczną inwazją z morza, jakiej kiedykolwiek doświadczył Egipt. Haune był znany też jako Meszwesz, ludy morza, rozpoczęły inwazję z północnego zachodu, tego samego kierunku, z którego przyszła wcześniej chmura popiołu. Wojska Haunebu zajmowały jedno miasto po drugim, jednak dzięki błyskotliwej strategii Ramzesa III i umiejętnościom jego łuczników najeźdźcy zostali pokonani. Gdy zapytano jeńców, dlaczego zdobyli Egipt, pokonani wrogowie powiedzieli, że byli rozpaczeni po utracie własnej ojczyzny. Inskrypcja z Medinat Habu głosi, ich główne miasto znalazło się pod falami. Żar, Szemet połączył się z ich gorącem tak, że kości płynęły wewnątrz ciał. Spadająca gwiazda była straszliwa w pościgu za nimi. Całkowicie, czy nie jest to opis naszych kolegów z tego kraju? Znakomite pytanie, jestem z tego bardzo zadowolony. Powiem wam, przypadków nie ma. Dokładnie dzisiaj montowałem film dotyczący dokładnie tego pytania i tego tematyki. Jeżeli się wszystko dobrze pójdzie, ukaże się jutro. Dlatego tu jakaś odpowiedź na to byłaby chyba zbędna, bo właśnie pracuję nad tym, nad starym krajem, którego seria już jest tutaj od lat znana i być może uda się jutro wyemitować odcinek, właściwie taki preludium dotyczące właśnie inwazji owych Haunebu. Haunebu też kojarzy się na pewno wam z technologią, tak tajemną III Rzeszy niektórym być może. Właśnie takie preludium dotyczące początków tej inwazji i tego ataku właśnie na Egipt za czasów Ramzesa III. Ja uważam ten incydent, że była to ostatnia bitwa Altlandów. Także ja mam nadzieję, że będzie ciekawie i mam nadzieję, że uda mi się jutro, do jutra zmontować właśnie odpowiedź być może, po części, nie całą, bo będzie to tylko wstęp do całości materiału. Właśnie tego tematu, bardzo fajne pytanie i właśnie takie niesamowite z racji przypadku. Także myślę, że to było ostatnie pytanie na dzisiaj. No cóż, nie było pytań głosowych, ale nie szkodzi. Myślę, że również dobrze i również było ciekawie. Także wystarczy na dzisiaj. Kończymy naszą kawę, dopijamy ją do końca. Ja wszystkich zapraszam serdecznie na oba kanały. I być może, mówię być może, ponieważ nie jestem jeszcze pewny, mam tu parę jeszcze innych rzeczy do załatwienia. Jeżeli się uda, to możemy jutro o 20:15 oczekiwać właśnie może trochę bardziej szczegółowej odpowiedzi na pytanie, które zadał Baromir z Gondoru. I tym akcentem kończymy naszą kawę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.